Magnetofon cyfrowy to nie tylko kojarzony z naprawianym przeze mnie systemem RDAT, ale także magnetofony ADAT i SDAT. Po angielsku ADAT i SDAT. Postanowiłem się zmierzyć z tym tematem krótko po wymianie komentarzy z Marcinem pod filmem o moim magnetofonie cyfrowym Sony DTC690. Oczywiście gdyby nie internet i materiały producentów. Także strona DCC Muzeum, książka pana Kazimierza Daniszewskiego, napisana w parze z panią Sylwią Żybrut Wasileską o urządzeniach elektronicznych. Moje wywody były bardzo ubogie w treść. Trzeba przyznać też, że rysowanie niektórych rysunków stanowiło pewne wyzwanie, bo nie posiadam programu do rysunków technicznych. Nie jestem w stanie omówić wszystkiego w jednym odcinku, więc podzielę. Ten temat na wiele krótkich części. W każdym odcinku zajmiemy się wiedzą o sposobie rejestrowania nagrań muzycznych i nie tylko muzycznych, bo magnetofony cyfrowe to także urządzenia reporterskie. Ominę jednak tym razem cyfryzację przebiegów analogowych czyli sposób działania przetwornika analogowo-cyfrowego sposób kodowania sygnału i korekcję błędu być może będzie to temat na inną serię filmów. Ciekawych zapraszam do obejrzenia filmów na kanale Reduktora Szumu oraz RS Elektronika, gdzie pan Krzysztof tłumaczy przejrzyście to zagadnienie. Nie będę zaprzeczał, że chodzi mi po głowie myśl na temat prezentacji budowy odtwarzaczy CD, sposobu ich regulacji i naprawy. W tym celu muszę jednak kupić jakiś martwy egzemplarz odtwarzacza CD, a na razie nie mam na to środków finansowych. Okej, okay, wystarczy tego długiego wstępu. Prace nad magnetofonami cyfrowymi zaczęły się około 1972 roku. Przeznaczeniem tych konstrukcji była praca w studiach do masteringu nagrań dla wytwórni płyt winylowych. W studiach nagraniowych i ogólnie w zastosowaniach profesjonalnych magnetofony cyfrowe przez dość długi okres święciły swój triumf, dopóki nie zastąpiły je komputery. Z zwykłego melomana lub audiofila Bardziej jednak interesuje możliwość wykorzystania takiego urządzenia w domowym systemie audio. DAT do zastosowania komercyjnego pojawił się około 1987 roku. Najbardziej znane rodzaje magnetofonów cyfrowych to ADAT. Był to ośmiośladowy magnetofon studyjny, zaprezentowany przez firmę Alesis w 1991 roku. Wikipedia podaje, że umożliwiał cyfrowy zapis na analogowych kasetach SVHS. Zapis odbywał się z częstotliwością próbkowania 48 kHz i 16-bitową rozdzielczością. Stosunkowo niedrogie urządzenia przyczyniły się do gwałtownego rozwoju home recordingu. Zaletą był tani nośnik i możliwość łączenia i synchronizacji wielu urządzeń. Adat umożliwiał komunikację z komputerem. I przesyłanie danych przewodem optycznym ze złączami Toslink. Stał się standardem studyjnym lat 90. XX wieku. Jak mówiłem, jest to materiał z Wikipedii. RDAT to magnetofon cyfrowy z wirującą głowicą zamontowaną na bębnie. Przykładem takiego magnetofonu jest mój Sony, o którym mówiłem na wstępie. SDAT. To magnetofon cyfrowy z nieruchomą głowicą lub nieruchomymi głowicami. Przykładem niech będzie naprawiany przeze mnie latem DCC 600 firmy Philips. W magnetofonie cyfrowym sygnał audio musi być zmieniony na postać cyfrową, jednak czysty strumień bitów byłby obarczony mnóstwem błędów, do których przyczyniłaby się też sama taśma. Na przykład, nierównomierność warstwy magnetycznej, załamania taśmy, rysy na jej powierzchni, to wszystko powodowałoby błędy. I powoduje. W magnetofonie cyfrowym wyróżniamy więc następujące bloki operacyjne. Przetwornik cyfrowo-analogowy, którego zadaniem jest kodowanie sygnału w postaci cyfrowej. Układ zabezpieczenia sygnału cyfrowego, czyli koder korekcyjny. Działa on podobnie jak blok korekcji w odtwarzaczu CD. Koder kanałowy to blok, w którym kodowanie odbywa się zgodnie z zasadami zapisu danego formatu. Na rysunku widać poszczególne bloki funkcyjne magnetofonu cyfrowego. Górny schemat dotyczy zapisu na taśmie, a dolny odczytu danych cyfrowych. Po kolei więc sygnał analogowy podawany jest do kodera źródłowego, gdzie jego Obróbką zajmuje się przetwornik analogowo-cyfrowy, czyli modulator PCM. Na wyjściu tego bloku otrzymujemy ciąg zerojedynkowy, jedynkowy który zawiera informacje o analogowym sygnale wejściowym. Niestety zera i jedynki mogą być błędnie interpretowane przez tor rejestracji lub odczytu. Wystarczy rysa na taśmie grubości połowy ludzkiego włosa, żeby słuchacz został zbombardowany przykrymi trzaskami w głośnikach. Żeby tego uniknąć, blok kodera korekcyjnego dodaje słowo kontrolne, czyli słowo wykrywające błędy oraz słowo korekcyjne. To wzbogacenie słowa fonicznego umożliwia dokładne odczytanie zapisanych na taśmie danych w przypadku pojawienia się błędu. Taki format słowa fonicznego umożliwia przywrócenie oryginalnej postaci cyfrowych danych. Z wyjścia kodera korekcyjnego otrzymujemy złożony sygnał cyfrowy, jednak jeszcze nie możemy zapisać go na taśmie. Znaczy jest to możliwe, ale. To nie jest tematem tego filmu. Następnym blokiem jest koder kanałowy który dostosowuje słowo foniczne do wymagań formatu, żeby przy odtwarzaniu można było uzyskać dane w postaci pierwotnej. W trakcie odczytu zachodzi proces odwrotny. Odczytane z taśmy informacje trafiają do kodera kanałowego, który zamienia słowa cyfrowe na postać zrozumiałą dla kodera korekcyjnego. Ten sprawdza poprawność odczytywanych słów i przesuwa je do przetwornika cyfrowo-analogowego. Sygnał w postaci analogowej opuszcza rejestrator. Wymagana jest także obecność na wyjściu filtrów dolno żeby nie przepuszczać do wzmacniacza wyższych częstotliwości ponadakustycznych podstałych w wyniku pracy przetwornika cyfrowego. Skąd błędy w zapisie cyfrowym na taśmie magnetycznej? Ano sama taśma magnetyczna jest źródłem wielu problemów. Wady które są do pominięcia w zapisie analogowym, mają znaczenie w domenie cyfrowej. Z powodu zapisywanych częstotliwości zapis cyfrowy jest zapisem powierzchniowym. Odsyłam tutaj do serii filmów o magnetofonach analogowych. Znajdziecie tam ilustrację zastosowania przez Fuji dwóch warstw na taśmie magnetycznej z powodu małego wnikania wyższych częstotliwości warstwę magnetyczną. W wyniku takiego zapisu mamy namagnesowanie tylko najbliższych głowicy cząstek magnetycznych. Gęstość zapisu to około 2000 bitów na 1 mm taśmy. Więcej nie można, bo mamy ograniczenia w postaci wymiarów elementarnych magnesów, czyli proszku magnetycznego na taśmie, chyba, że zastosujemy taśmy metaliczne, gdzie ta gęstość zapisu może wynieść nawet 4000 bitów na milimetr, ale w praktyce nie stosuje się takich gęstości, Jakieś 3,5 tysiąca bitów na milimetr. Błędy w zapisie cyfrowym na taśmie magnetycznej powstają więc w wyniku wad taśmy Błędy produkcyjne powodują, że taśma nie jest jednorodna. Na całej swojej szerokości, długości, grubości występują dziury magnetyczne. Mamy niejednakową grubość, rysy, zadrapania. Tak więc jeśli na taśmie jest rysa grubości 1, 10 mm, to możemy utracić około 200 do 350 bitów informacji w jednym słowie. Taśmy cyfrowe są chronione przez użytkownikiem specjalnymi przesłonami, ale ciekawość ludzka może spowodować, że do taśmy może się przylepić kurz, tłuszcz z palców, powoduje to. Odchylenie warstwy magnetycznej od czoła głowicy w trakcie przesuwania tej taśmy przed głowicą i błędną interpretację słowa cyfrowego przez magnetofon. Taśmy magnetyczne nie są też wieczne. Podczas kolejnych odtworzeń warstwa magnetyczna sukcesywnie jest ścierana, a źle przechowana taśma może się rozklejać i cząstki magnetyczne mogą odpadać od podłoża. Błędy może też powodować sam magnetofon. Niewłaściwe ustawienie taśmy na rolkach prowadzących z użyciem mechanizmu albo z użyciem głowicy powoduje znaczny wzrost błędów. Widzicie więc, jak ważne jest to, żeby nie kręcić w mechanizmie data, jeżeli nie macie przyrządów pomiarowych i taśmy wzorcowej. Jak już wiemy, taśmy magnetyczne mają wadę w postaci pozostałości koercji. Może to powodować, że zero logiczne zostanie przeczytane jako jedynka. Co to jest pozostałość koercji? Odsyłam do filmu o magnesowaniu taśm. To był chyba pierwszy odcinek. No i jedna z wad taśmy to także szum. Szum może spowodować zakłócenie delikatnego sygnału cyfrowego. Wiemy, że on jest zapisywany tylko powierzchniowo. Prawdopodobieństwo wystąpienia błędnych bitów w sygnale cyfrowym nazywane jest stopą błędu. Jest to liczba błędnie odczytanych bitów na określoną ilość bitów odczytanych poprawnie. Dla użytej taśmy może być to 1 do 1000, dla nowej 1 do 100 tysięcy. Innymi słowy, przy prędkości przesyłu 1 Mbit na sekundę może wystąpić 10 błędnie odczytanych bitów w każdej sekundzie. Bez kodera korekcyjnego słyszelibyśmy to jako trzaski w głośnikach. 10 trzasków na sekundę – format gorszy od starego winyla. Ale dzięki kodowaniu korekcyjnemu możemy obniżyć te błędy na 1 do 2 godzin. Dzisiaj kończymy już omawianie tego materiału. Później zajmiemy się w następnych odcinkach resztą informacji. Myślę, że na ten czas omówienie ogólne zapisu cyfrowego wystarczy. Polecam też zaznajomienie się z innymi filmami dotyczącymi analogowego zapisu na taśmie, ponieważ zrozumienie zjawisk zachodzących na materiałach magnetycznych. Pomoże nam zrozumieć także zapis cyfrowy. Dziękuję Wam uprzejmie za obejrzenie tego filmu. Proponuję obejrzeć przyszłe filmy. Trzymajcie się. Na razie.